Hej, cześć, mano wam wszystkim, tutaj Toma Toma i zapraszam do kolejnego odcinka z serii Prince of Persia Sands of Time. Tutaj już chyba byliśmy, tak sądzę. Zaraz idziemy tutaj na palemkę. Pyk. No. Teraz gdzie tutaj? Kurde, czułość myszki mi się chyba trochę zwiększyła. A to jakoś przeżyję. Udało ci się! Magia! Taki, ciekawe jak przetrwały na pustyni. Nie wydaje mi się, żeby przeżyły. Dajesz! Sznela, strzelaj! A, sorry. Nie wiem dlaczego kicham. Tak naprawdę nie jest chory, ale... Kurde! Ej, zgiń! Przepadnij, duszo nieczysta! No, coś tutaj się proszę gdzieś jeszcze? Chyba nie! No dobrze. Coś ten ptaszek się tak trochę zbugował, ale ja nic nie mówię, jest okej. Trzeba... Nie trzeba to będzie wziąć, także od razu. A nie. Farach. Kurde. Ciekawe dlaczego to są. No tak trochę wie... Pan zginął. Aktualnie. Już mogę. Sorry, ta walka z ptaszkami trochę się przedłużyła. No, Farach? No chodź. Patrz, szczelina! Nie! To ty ją zauważyłaś? No nie wiedziałem. No dajesz. Właśnie. O, zaraz będzie małka w klatce. Nie mówiłem? No i jestem. Pociągnę za dźwignię. Tu jest następna szczelina. Zobaczę dokąd prowadzi. Jej, idziemy do zoo. Osławiona menażeria Azad. Albo duma i radość sułtana. Jeden z cudów świata. Od dziecka śniłem i marzyłem, by ją zobaczyć na własne oczy. A teraz to było miejsce zbrodni. Opuszczona ruina. Zniszczona przez piaski czasu. Tu jestem! Aha, no to fajnie miał życzenie. No to teraz... Nie... Pyk, pyk, oczywiście. Zwykły taki mały, subtelny parkour. No tutaj czegoś nie ma. Nie wiem, czy tam nie powinienem przejść. Chyba tak. Albo i nie, po prostu to jest taki malutki skrót, także... Tam powinienem? Chyba tak. Okej, spoko. To umiesz wysoko... On umie ogólnie wysoko skakać, to on jest parkourowiec, to jest... Nie wiem, jakiś asasyn z późniejszego wieku. Właściwie z średniego wieku, także... Nie, ja to po prostu cofam, mam to gdzieś, ja to cofam. Okej, teraz... Tak. No. Teraz tam. I już stąd wyjdziemy z tej menażerii. No to dobrze. A. Okej. Czy wam też się wydaje, że ta gałąź...
najpierw mi się wydawało, że ta gałąź jest na dół. Ale okej, no... Tak zwanie, co autor miał na myśli. O, fajnie pałac widać. Chociaż i tak to jest grafika z paru... z 10 lat temu. Trochę lepiej niż 10 lat. Właśnie, sorry, gorzej. Nie wiem skąd tutaj to się wzięło, ale ja od razu idę na save'a. Aha, okej. Okay. Właśnie książę spadł, ale no... Okay. Następnym razem zacznę opowiadać od tego miejsca. Warto wiedzieć, żeby uważać na te... dziury w mostach. Warto wiedzieć. Sorry, że taka pauza, ale coś mi minęło w domu. Kurde! W ogóle to ja... gdzie mam iść? Tak trochę jestem nie... Okej, tędy. Nie pytam się, zero pytań. Jest. Nie, to najpierw. Boom. No i widzisz, Farah, jak ja jestem dobry. No, podziękowasz. Bardzo dobrze. Lecimy dalej. Jeśli do tej pory wierzyłeś w to, co mówiłem, to może uwierzysz również, jeżeli ci powiem, że gdy przechodziliśmy przez te ruiny, coraz bardziej coś ciągnęło mnie ku dziewczynie, która szła ze mną. Rozsądek kazał mi mówić, bo miała dobry powód, by mnie nienawidzieć. Ale dała się poznać jako lojalny kobiet. I przyznaję, byłem wdzięczny za towarzystwo kogoś z krwi i kości. Kogoś takiego. Tak, byłeś wdzięczny za towarzystwo kogoś z krwi i kości. No, no, no. Po prostu ją podrywałeś. Nie bądź taki skromny, bo ja wiem. Jest coś w tym stylu jak plan B, czyli apokalipsa zombie. Co, czego nie możesz dosięgnąć, co? 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 Co, walnął ją? Oby tak. Nie, jakby co to ja nie mam nic do dziewczyn, spokojnie. Ja już się ogarniam. Nie mogę tam dojść. Prawdopodobnie tutaj gdzieś jest skrzynia. Albo gdzieś na dole. Też nie. To jest gdzieś piesek. Mora piasku. Tam gdzieś pewnie. Okej. Szczerze mówiąc, nie mam pojęcia, co teraz zrobić. Pewnie trzeba tutaj wyjść. Co? No co ja jej robię? No, tym razem już nie wiem, o co chodzi. Pewnie się dziwi, dlaczego ja jestem aż taki zręczny. Dlaczego... Okej, tutaj była ta mora piasku. Cudownie! Stań na tej płycie naciskowej, dobrze? Aha. Dzięki. A teraz tutaj stój sobie całą wieczność. A ja to niby jak mam przejść? Nie wiem! Możesz prześlizgnąć się przez szczelinę albo coś? No właśnie, radź sobie sam. Radź sobie sama, to jest... coś co kocham. No cudownie. Pułapki. Jak ja was uwielbiam. Boom. Kocham zwłaszcza pułapki podczas. Nie, nie, nie. Uff.
Udało ci się! Fajnie! Ale byłem... taką maciupeńką chwilkę od śmierci. Cudownie. Mhm. A, czyli że tutaj są te mosty. Tutaj to sobie przejdziesz, a tutaj powinno być coś, nie. Ja tam widziałem... Poczekam mury tutaj. Piasku. No, lepiej, żebyś sobie poczekała, bo tylko z tobą problem. Właściwie nie z tobą, tylko z tymi pułapkami, ale to też... Kurde, nie mam o czym mówić. Jakby co to inne serie, na przykład coś w tym stylu jak Team Fortress 2, to co wam obiecałem, to... Już mnie te ptaki wkurzają. No. Dobra. Zgiń! Dziękuję! O, teraz jesteś brudny i co? Trzeba się będzie pójść umyć. Kolejna kółeczko. Jeszcze z dwa, może jeden. Cicho, wiem! Teraz tutaj, ej, może będę mógł się uleczyć tutaj. Byłoby fajnie. Ha! Jest! Dobra. Damy radę. Na rajdzie. Jak raz mi się udało? Dziwne aż. Dobra, taki tylko okej. Chyba znalazłem na nie sposób. Jeszcze dwa. Czy one czasami... Dobrze, tutaj do mnie dzwoni. Zaczekajcie sobie. Okej, oczywiście ktoś chciał, żebym wyszedł na dwór, ale no nie dziwię się, bo są wakacje. Nie, ja się dalej leczę i... Spadam. Was gdzieś! Zgińcie, przebatnijcie. Już mnie wkurza. Praktycznie... Raczej odleciał, no i dobrze. Cudownie. Okej. Teraz gdzie? Oczywiście na dół. Pyk. I pyk. Aha, co wam też muszę powiedzieć, że z dwójki Prince of Persia już można powiedzieć, że się przygotowywuję. Okej, okay, jesteśmy w końcu gdzieś w środku. Skarabeusze! Jak ja kocham te małe, brzydkie mordki. Cudownie, dobra. Nie było ich za dużo, także nie jest aż tak źle. Jedziemy dalej. Nie, raczej nie chcesz. Tutaj nie jestem. Skarabeusze. Au! No. Strzeliła we mnie, nie? Sorry! A ja walczę, żeby ją obronić. No, ona sobie walczy. Oczywiście.
pewnie teraz słyszycie, jak klikam myszką. Sorry, ale nie mam innej i musicie to jakoś przeżyć. Nie najgorsza nawet muzyka. Jedziemy dalej. Do dziurki. Łaźnie. O kurde, pamiętam. Okej. Okay. Nie będzie żadnego problemu z nim. Tego nie pamiętam akurat. I to lepiej zostań. Okej. Okay. Czyli, że oni są troszkę łatwiejsi. Niż on. Za tobą! Nie, skap. Bez jaj, no. Jak ja to robię, to jestem master. Po prostu master. Nie to kurwa bądź cicho. Dobra, to nie jest. Jeden, dwa i z tobą nie będzie problem. O, udało mi się. Co to było? Sorry, że tak zawiałem mikrofon, ale było trudne. Nie wiem dlaczego, ale to było trudne. Lox, daj się napić. Nie mogę, bo to są łaźnie, oczywiście. Czyli, że pewnie to nie jest woda, tylko jakaś tam para. A, Bogu dzięki, jest. O. No. Nie rozumiesz, prawda? Tak. To trudno. Następnym razem zacznę opowiadać od tego miejsca. Kolejny zapis to już chyba będzie koniec odcinka. Nie żeby coś, ale tak... No, wszystko w porządku. Wiem. A, wszystko w porządku. Wiem. A, tak. Teraz gdzie? Tutaj pewnie na górę. Ciekawe kiedy to dostanę taki miecz, dzięki któremu będę mógł rozwalać
Patrz! Widzę. Zobaczę, dokąd ona prowadzi. Okej, okay, nawet chyba nie dotyka tego, ale... Ja to... Chyba zbugowałem grę. O. Naprawdę? Okej, okay, już myślałem, że spadnę i zginę, ale widocznie coś musiało mi się udać. Okej. Okay. Teraz tutaj. A, dobrze pamiętam. Po co ja to robiłem? Czemu? Tutaj mogę stanąć? Nie. I teraz. No, dało się. Nie jest najgorzej. Jestem na górze. To fajnie. Trzeba będzie przejść, tutaj się otworzy coś, albo i po prostu przejdziemy sobie tędy. Okej, okay, tu jest jakieś przejście, już widzę potworki. Jakoś to trzeba będzie... Nowy miecz! Cudownie! To będzie walka o nowy miecz. Nie ten zwykły, który mamy teraz. Łowatę. Może... Można rozwalić ścianę. No dobrze. Mi się przyda. Ktoś się zlagował, ale... Dzięki. Razem mi się przydało. Idziemy na zapis. Tam coś się świeci. Widziałam te skółki.
to zrobimy. Zapisujemy. Coś tam błyszczy. Gotowe. Następnym razem zacznę opowiadać od tego miejsca. Coś tam błyszczy. Chyba to złoto. Idziemy to zrobić. Znaczy idziemy to złowić. Ty kreszcie. Dobra, słuchajcie. Według mnie to już jest koniec odcinka. To komentujcie, subskrybujcie, polecajcie. Nagrywał dla was Toma. Cześć! Coś nie chcę.